Jest wyjątkowy ze względu na swoją konstrukcję, jak i to, że będzie w pełni automatyczny. Dobiega końca budowa wielopoziomowego parkingu na tylnej Mariackiej w Katowicach, w którym zaparkować będzie mogło 240 kierowców. Prace powinny potrwać do końca roku. Później rozpoczną się odbiory. Dla wielu mieszkańców Katowic ma to być choć częściowe rozwiązanie problemu. To znaczy, jak najbardziej. Jak najbardziej, bo nie ma gdzie stanąć. To myślę, że tak, za centrum zawsze jest problem z zaparkowaniem, a. Tak to, jak to powstanie, to spokojnie Też pytanie, to będzie kosztowało, nie? Zaparkowanie tam, ale myślę, że pomysł fajny. W ramach budowy na tylnej mariackiej stanęła już ostatnia z konstrukcji automatycznego parkingu. Na parking składają się dwa zespoły. Większy z 12 maszynami, mniejszy z 8 maszynami. Wysokość parkingu to 17 metrów. Co ważne, automatyczny parking będzie działał w ten sposób, że po zaparkowaniu na specjalnej platformie już bez udziału kierowcy samochód przeniesiony zostanie na odpowiednie miejsce. Teraz pozostaje uzbrojenie e, tych maszyn, uzbrojenie, czyli wyposażenie je m.in. w platformy, na których te samochody e, będą umieszczane i będą unoszone na konkretne miejsca e, w tej maszynie. E, do tego cały osprzęt dodatkowy, jak czujniki bezpieczeństwa, światła ostrzegawcze, kasy, interkomy. E, cały ten osprzęt, który dodatkowo zostanie zaprogramowany tak, e, by każdy mieszkaniec mógł komfortowy, wygodny i szybki sposób e, samodzielnie korzystać z tych parkingów. Budowa automatycznego wielopoziomowego parkingu kosztować ma prawie 23 miliony złotych.